Jak mówił podczas dzisiejszego spotkania poseł Marek Hok, sytuacja demograficzna w Polsce jest dramatyczna. Mamy największy taki właśnie dramat demograficzny. Od II wojny światowej urodziło się i rodzi się coraz mniej dzieci i w zeszłym roku było tych dzieci urodzonych w Polsce około 300 tysięcy. Ja chciałem tylko przypomnieć, że takim rokiem, który był rokiem o dużej ilości urodzeń, to był rok 1983, kiedy urodziło się ponad 700 tysięcy dzieci. To już świadczy o tym, jaka jest sytuacja w tej chwili w Polsce. Według danych GUS-u w 2050 roku liczebność populacji naszego kraju będzie pomniejszona o prawie 5 milionów ludzi. 4,5 miliona mieszkańców mniej to jakby zginęło z mapy Polski jeden wielki region, jakim na przykład jest region województwa mazowieckiego. Ja mam dane dotyczące nawet Kołobrzegu naszego powiatu i chciałem Państwu powiedzieć, że w roku 2013 urodziło się w Kołobrzegu, w powiecie kołobrzeskim 808 dzieci, w roku 2022 667, to jest prawie 20% mniej urodzeń w naszym powiecie. Równie dramatycznie duży jest przyrost zgonów. W swojej wypowiedzi poseł również podkreślił, że aktualnie w Polsce powstało przymierze nienawiści wobec kobiet, co powoduje, że nie chcą one zachodzić w ciążę i boją się pobytu w szpitalu. Dlatego potrzebne są zmiany, które zamierza wprowadzić Platforma Obywatelska. Jedną z nich to jest właśnie bezpłatne in vitro, czyli program, o którym mówiliśmy bardzo, bardzo wiele razy. To był program rządowy rok 2013-16, rządowy program metody in vitro, czyli metody leczenia bezpłodności, metodą zapłodnienia pozaustrojowego. W tym okresie urodziło się ponad 22 tysiące dzieci. Jeżeli rząd zlikwidował w 2016 roku ten program, samorządy wzięły to na swoje własne barki, na swoje własne fundusze i spowodowały, że to samorządy przejęły tą rolę, którą kiedyś chciało państwo panować i państwo, które my reprezentowaliśmy, stworzyło taki rządowy program, który trwał niestety tylko 2013-2016. Nowy minister zdrowia po przejęciu władzy przez PiS, pan dr Radziwiłł, pierwsze co zrobił, to likwidacja właśnie programu in vitro finansowana z budżetu państwa. Kryzys demograficzny jest jednym z ważniejszych problemów, z którymi zmagają się polscy samorządowcy. Nie omija on również naszego miasta i z danych naszych, które są zawarte w raporcie za rok 2022, wynika, że w ubiegłym roku w Kołobrzegu urodziło się 56 osób mniej niż w roku 2021. Jednym ze sposobów, który daje możliwość, tak naprawdę równe szanse wszystkim Polkom i Polakom na posiadanie własnego dziecka, jest wsparcie tych rodzin, które nie mogą doczekać się potomstwa, wsparcie ich finansowe. I nasz samorząd opracował i wdraża od 2019 roku program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Z tego programu skorzystały w Kołobrzegu 24 pary, a urodziło się 7 dzieci. Dzisiaj przedstawiono także inne propozycje mające na celu poprawę sytuacji związanej z NIŻ-em, takie jak m.in. bezpłatne badania prenatalne, lepszą opiekę okołoporodową, prawo do decyzji o bezpiecznym przerwaniu ciąży do 12 tygodnia, czy wsparcie dla dzieci urodzonych z niepełnosprawnością i ich rodzin. My patrzymy na ten NIŻ demograficzny, to bardzo mocny, patrzymy na dzieci. Ale dzieci to nie tylko z myślą, trzeba patrzeć o tym, że będą tworzyli w przyszłości budżet, kraj, rozwój kraju, a to jest duża radość. Ja 2 dzieci mam, 2 wnuków, ja sobie nie wyobrażam życia bez dzieci, nie wyobrażam sobie życia bez wnuków. I dlatego też to, co poseł Marek Hok powiedział, wygramy wybory. Na pewno bardzo dobrą rzeczą to jest to, żeby w każdej gminie był żłobek. Ile ościennych gmin wokół Kołobrzegu nie ma żłobka i co robią? Kombinują przeróżne sposoby, przemeldowania, zameldowania, gdzieś tam, coś tam, żeby tylko żłobek dostać, a my podatnicy płacimy. Ja bym chciał, no i oczywiście później z tych małych miejscowości ubywają młodzi ludzie, bo się przeprowadzają do większych, tam gdzie jest żłobek, tam gdzie jest dobra opieka. Babciowe. 70% kobiet, które urodziło swoje pierwsze dziecko i kolejne, chciałby wrócić na rynek pracy. Niestety brak możliwości opieki, brak możliwości miejsca w żłobkach, brak finansowania opieki dla tych dzieci powoduje, że te kobiety nie wracają. Tracą swoją możliwość realizacji swojego zawodu, swoich ambicji zawodowych. Dlatego też jednym z propozycji naszego programu są stworzenie warunków, aby te kobiety mogły wracać na rynek pracy, aby mogły pójść do pracy, żeby mogły znaleźć możliwość opieki nad swoimi dziećmi. W przedstawionych propozycjach znajdziemy także pełnopłatne urlopy po narodzinach dziecka oraz kredyty 0% na pierwsze mieszkanie.